gromadzi nas wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego oraz głębokie przekonanie, iż Bóg swoim miłosierdziu szuka wszystkich dróg, aby zbawić każdego człowieka. Gromadzi nas śmierć, albo lepiej powiedzieć życie naszego brata Franciszkanina z prowincji w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a zarazem biskupa Zbigniewa Tadeusza Busego. Antycypujemy uroczystości żałobne, które odbędą się w Republice Centralnej Afryki 23 kwietnia tego roku w diecezji Kagabandoro, której przewodził nasz współbrat biskup. Jestem bardzo wdzięczny za obecność tutaj podczas tej mszy świętej, przede wszystkim rodzinie tej najbliższej zmarłego brata, krewnym, przyjaciołom, znajomym. Z wielką wdzięcznością odnoszę te słowa do księdza biskupa Romana, który nie tylko jest, ale modląc się za naszego brata, wskazuje na bliskość do niego i do naszej wspólnoty. Na jego ręce witam wszystkich kapłanów tutaj obecnych i zapraszam do takiej celebracji, która będzie wypraszała naszemu bratu życie wieczne. Braci zakonne, siostry zakonne, trzeci zakon, inne poczty sztandarowe. Nasz brat biskup miał bogaty życiorys. Tadeusz Kusy urodził się 2 grudnia 1951 roku w Cieszynie jako syn Józefa i Marii z domu Pindur. Miał 3 siostry, 2 starsze i 1 młodszą. Sakrament chrztu przyjął 16 grudnia 1951 roku w tutejszym kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Tutaj także 8 września 1962 roku przyjął sakrament bierzmowania. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1965 roku kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Cieszynie, którą ukończył uzyskaniem świadectwa dojrzałości w czerwcu 1969 roku. Jeszcze przed egzaminami maturalnymi w maju tego roku napisał list, w którym wyraził pragnienie życia zakonnego. 4 dni później ówczesny minister prowincjalny naszej śląskiej prowincji, ojciec Bernardyn Grzyśka, listownie poinformował Tadeusza, cytat, że gdy skończą się sprawy z maturą związane, wtedy dostarczając odpowiednie dokumenty, drzwi klasztoru będą dla niego otwarte. Po wypełnieniu niezbędnych formalności w sierpniu 1969 roku Tadeusz rozpoczął w Osiecznej nowicjat i tam też przyjął habit świętego Franciszka oraz imię zakonne Zbigniew. Od samego początku życia franciszkańskiego dał się poznać, tutaj cytat, jako człowiek pobożny, rozmowny, towarzyski, uczciwy. Po zakończeniu nowicjatu 30 sierpnia 1970 roku podczas mszy świętej w kościele przyklasztornym w Osiecznej na ręce ojca prowincjała Bernardyna Grzyśki złożył pierwszą profesję zakonną. W czasie formacji seminaryjnej w Wyższym Seminarium Franciszkańskim w Katowicach, Panewnikach przyjął z rąk ministra prowincjalnego ojca Damiana Szojdy posługę lektoratu, akolitatu dnia 26 sierpnia 1974 roku w kościele pod wezwaniem świętej Elżbiety w Cieszynie, również na ręce ojca Damiana, złożył profesję wieczystą w zakonie braci mniejszych. Ksiądz biskup Herbert Bednosz udzielił mu święceń diakonatu 20 maja 1975 roku w panewnickiej bazylice.
oraz święceń prezbiteratu 15 kwietnia 76 roku w katowickiej katedrze. Zaraz po święceniu w duchu zakonnego posłuszeństwa podjął posługę wikariusza parafii świętego Ludwika Króla w Katowicach Panewnikach oraz katechety dzieci i młodzieży. Angażował się ponadto w duszpasterstwo akademickie. W uroczystość Bożego Narodzenia 76 roku zwrócił się z pisemną prośbą do ojca Damiana o zgodę na podjęcie posługi misyjnej w Zairze, dzisiejsza Republika Demokratyczna Kongo. Oddając się jednak woli Bożej. Pozytywna odpowiedź nadeszła nieco ponad 2 lata później, z zastrzeżeniem, że wyjazd może nastąpić po 3-letniej pracy w duszpasterstwie. Będąc wierny ślubowanemu posłuszeństwu, Zbigniew na mocy obediencji z lipca 78 roku przeniósł się do domu zakonnego w Opolu. Stamtąd wyjechał na kurs języka francuskiego i bezpośrednie przygotowanie misyjne do Belgii. 10 czerwca 79 roku rozpoczął swoją misyjną drogę na afrykańskiej ziemi. Pierwszym krajem był Zair. Tam posługiwał w parafii Kinkondia diecezji Kamina na terenie prowincji Katanga. W latach 80-86 pełnił funkcję magistra nowicjuszy diecezji Kliwa Kasenga. Na początku roku 1987 na krótko powrócił do polskiej prowincji i został skierowany do Bytomia w charakterze rekolekcjonisty, gdzie jak sam mówił, cytuję, czuł się potrzebny, a jego posługiwanie sprawiło mu niemało radości. Już w październiku tego roku wyjechał do Paryża, gdzie w następnych latach 87-89 odbył studia w Instytucie Katolickim w zakresie religioznawstwa i teologii religii, broniąc pracę magisterską pod tytułem Życie zakonne tubylcze w Zairze – wymiar dojrzewania Kościoła. Będąc na studiach we Francji, zachęcony słowami generała zakonu ojca Johna Vaughana, podjął decyzję wyjazdu do RCA, przyjmując misję, którą przedtem pozostawili włoscy kombonianie. Dnia 30 stycznia 90 roku wraz z grupą 6 innych braci przybył do Republiki Centralnej Afryki i z pasją podjął pracę w parafii świętego Karola Lwangi w Obo, diecezji Bangassou, gdzie przybywał do 2000 roku. Po kolejnym roku spędzonym w Rafai, niedaleko Obo, w tej samej diecezji, przeniósł się do archidiecezji Bangi, podejmując funkcję magistra postulatu w Bimbo. Funkcję tę pełnił aż do otrzymania nominacji biskupiej w 2014 roku. Na misjach pełnił również różne inne funkcje i posługi związane z życiem zakonnym. Był gwardianem, czyli przełożonym, prezesem Fundacji Środkowoafrykańskiej, definitorem kongijskiej prowincji. W kościele lokalnym w Bangi był asystentem duchowym regionu franciszkańskiego zakonu świeckich, formatorem w różnych instytutach zakonnych, asystentem duchowym i spowiednikiem sióstr zakonnych, przewodniczącym diecezjalnej komisji życia konsekrowanego, a także członkiem kolegium konsultorów w różnych latach. 21 maja 2014 roku papież Franciszek mianował brata Zbigniewa biskupem koadiutorem diecezji Kagabandoro. Sakry biskupiej udzielił mu 15 sierpnia 2014 roku arcybiskup Diodone, metropolita Bangi, a współkonsekratorami byli biskupi Albert, ordynariusz diecezji Kagabandoro, oraz Stanislas, biskup diecezji Kole w Republice Demokratycznej Konga. 27 września 2015 roku papież Franciszek mianował brata biskupa Zbigniewa Kusego ordynariuszem tejże diecezji. Brat Zbigniew, choć przez wiele lat posługiwał poza macierzystą prowincją,
był z nią bardzo zżyty. Każdy urlop, na który przyjeżdżał z Afryki do Polski, spędzał w różnych domach zakonnych, poznając młodych braci. Opowiadał z pasją i zaangażowaniem o życiu misyjnym, dając świadectwa życia na terenach misyjnych kościoła. Wycieńczony malarią, zmarł w swojej ukochanej diecezji Kagabandoru o poranku 31 marca tego roku, w uroczystość zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zbigniew Tadeusz Kuszy przeżył 72 lata, w zakonie 54, w kapłaństwie 47, na misjach 42, w biskupstwie 9. Homilię podczas tej uroczystości wygłosił ojciec Ezdrasz, długoletni prowincjał naszej śląskiej prowincji. Już teraz także dziękuję księdzu proboszczowi za gościnę w tym miejscu, gdzie nasz współbrat przyjął chrzest. Ksiądz biskup Roman wspomina, iż nie mamy, czy nie macie jedynego biskupa w diecezji, i prosiłbym teraz o przedstawienie pozostałych.